Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście seria Oliveron. Odcinek 90 prawdopodobnie. Chyba, że już był 90. Ale chyba nie. Co? Jaki 90? Ty, 80 dopiero było. Jak wystrzelił ty, czy? Co jest? Dobra, nieważne. No i dzisiaj zbieramy oczywiście bawełnę, bo tego nie powiedziałem, na dwa kombajny. Słonecznika było 1 200 000 zabrane. Wszystko jest przerobione. Znaczy przerabiane, przepraszam. Jest przerabiane, nie przerobione. Jeszcze 934 tony zostało do przerobienia, więc jeszcze trochę tego oleju da. Więc trochę roboty jeszcze będzie. No a dzisiaj bawełna na dość dużym obszarze. No właśnie, jak tam tkaniny wełna. Wełny jeszcze 12 ton ma do przerobienia, więc okej. A ja chciałem zobaczyć ubranka, jak idą. Ubranka powinna być spoko. 22 tony tkanin jakby jeszcze do przerobienia, więc... O, bella, bella. No dobra, jak już jestem tutaj, to już poczekam, aż wyskoczy ta belka. Chciałem jechać dalej, ale widzę, że podnosi się krypa, no to... Ale akurat w takim niefortunnym miejscu się zaczęła podnosić. Jakby trochę szybciej nie mogła się podnieść, nie? Ale no trudno. Tutaj 2,5 tony wchodzi do tego zbiorniczka, więc... No i od razu 28% bawełny i tyle, nie? Dość fajnie to idzie. No, to jest głównie robione z myślą o przemyśle ubraniowym. Dlatego tak to jest tutaj dalej ta bawełna robiona. Oczywiście kombajnem wypożyczonym. To jest ostatni sezon bawełny prawdopodobnie, no bo więcej chyba nie przewiduje, nie? O, belka wypluł. Więc dobrze, dobrze. Kostek z trawy mam od cholery, więc cały sezon wytrzymają krowy. Krowy. Owce. Krowy też wytrzymają, bo mam 4 miliony TRMR-u ponad, więc nakręcony. Mogę nawet pokazać, ale 4200 jeszcze jest dokręcone. Tylko brak kiszonki mam, żeby przerobić ten milion trawy. No, ale to nie potrzebę. Raczej chyba nie będę potrzebował tego. Jak mi się wydaje. Pięć, sześćset. No fajnie to widać. Nie no, pojadę tutaj w prawo, żeby zabrać pierw tą jedną stronę pola. A później będę się martwił na drugą stronę pola. No i tak to wygląda, nie? Jeszcze lepiej zabrać te ponad 10 metrów niż 6 metrów. No dobra, tak to wygląda. No, pól nic nie dokupowałem, no bo z czego? Nie było z czego, nie? Tutaj pola są już powiększone, tylko tutaj 7 z 8 zostawiłem, żeby po zbiorze bawełny będzie połączona, bo tutaj trzeba jeszcze trochę się terenem pobawić. No i na razie nie miałem pomysłu, jak to zrobić, więc... A jeszcze zawsze trzeba coś w silosach, ale ja nie miałem nic w silosach, bo... A owca mam 42 tony. I pszenicy 80 ton. No w sumie można było to sprzedać dzisiaj. Może na koniec odcinka pojadę. Na koniec odcinka pojadę. No i sobie jeszcze pójdę wyjść 75 ton, ale to tam są dopiero w czerwcu. Ale zawsze te... 80... Plus 200 tysięcy da. Przede 200 tysięcy będę do przodu, nie? A jak tam mleko u krów? Mleko u krów, dwie beczki pełne zamocą. Trzeba będzie wywieźć. Na masło znowu. Bo w kwietniu znowu za pieniądze za ubrania.
Czemu tej beli nie mogę? Ha, ja wasa zaryłem. Nie, to trzeba zrobić za poprzecznik, bo to masakra. O, wypluło tą belkę. Ha. To dlatego ja tej belki nie mogłem złapać, bo ja nie miałem 300 popa odpalonego. Już teraz wszystko jasne. Teraz wszystko jasne. Tutaj piątka z czwórką musi być i trójką połączona. Ale czwórki nie posiadam, więc... Będzie dopiero na wiosnę łączona. I tu też będzie gotowe pole, nie? Wtedy w tą stronę już będą ciągniki chciały. Są nie tylko ciągniki. Wszystko już będzie w tamtą stronę się działo. Będzie dużo dalej. Tak pod jakimś skosem tam będzie jechać, nie wiem jaka, ale jakoś tam będzie to zbierane. No i dobra, bawełna wygląda tak, że tutaj jeszcze trzeba będzie sobie przejechać w prawo. No, trzeba zbierać jedną stronę, bo inaczej się nie da. No jo, tak to jest. Czy tutaj trzeba GPS-ka zaraz złapać i puścić go dalej? Ciągnik. Duże maszyny? Dobra, i tak to wygląda sobie. Oczywiście szyba jest lekko przeciemniona, żeby nie było. Zrobię ją specjalnie przeciemnienie. Teraz będzie 8, czyli do końca powinien dojechać i będzie i powinna być znowu bela na dole. Dobra, tam jest bawełna zbierana, więc okej. Okay. Tutaj też jest zbierana. Tak pewnie cały na odcinku nie zbierano, bo to jest... Wiadomo, i widzę, że będzie dużo wapna. To będzie można złapnąć. Tutaj trzeba złapnąć, tu trzeba złapnąć. Będzie dużo wapna do roboty. No tutaj nie, bo tutaj nie ma cała złapnąć. No mówię, że znowu zjadę na dół i znowu będzie bela, nie? Jakbym to wiedział. No już powinno przesypać, żeby było pełna bela, a tak znowu dobiję do tych 2000 i... Nie bardzo interesował kombajn. O, tam też jest wapno. Nie no, na koniec odcinka przejadę się tym pociągiem faktycznie. Żeby było coś ciekawego też. Przejadę się, no bo ile można tej bawełny zbierać.
Czemu tabela zostaje na tym? Tego nie mogę ogarnąć, nie? Skoro jest automatyczny zrzut włączony. Nie wiem, jak to działa. Chyba coś tu jest pobugowane. Znaczy, tu są dwie mele już, ale spoko. Tamten też ma prawie pełną belę już. Bo ma 8000 litrów, widzę. Trzy belki z takiego małego pola? Będzie blisko do tego, do odnoszenia. Nie? Stój. Stoi, to dobrze. Jak stoi, to dobrze. Sobie trochę mogłem przesunąć tego GPS-ka sobie w prawo, to bym ten rządek więcej wziął. No i dobra już. Będę cudował z tym GPS-em. To jest odcinek na poniedziałek. To jest odcinek na poniedziałek, oczywiście. ETS, on nie lata tylko. Jak widzisz? No, 8500 znowu jest tutaj, nie? Czyli na dwa przejazdy robię belkę. Ja robię dwa przejazdy i mam belkę. No to spoko wyniki. Dość spoko wynik. No i dobra, elegante. Wyrzucaj tą belkę i zobaczymy, co się teraz stanie. Czy znowu zawiśnie ta belka, czy nie? Pewnie znowu zawiśnie. O, patrz, teraz wyleciała. A nie wiem. Dziwna sprawa. Naprawdę, no. Powiadam, bo. No i elegancko, nie? 3 tony bawełny już jest zebrane, więc znowu dadę na dół i znowu będzie 8500, więc nie ma lipy. Bo ile jest minut odcinka? 13, no dobra. Może zbiorę tą stronę, wywiozę tą bawełnę, a resztę poza odcinkiem się skoczy. Zobaczę. Coś wymyślimy, nie? Coś się wymyśli. No, chciałem tutaj, bo tutaj na piące nic nie było ani razu pokazywane. A to jest moje w sumie nowe pole, jakby. No to jest drugi zbiór dopiero. Bo pierwszy tutaj była bawełna siana. Znaczy bawełna. Pierwsza była soja. I teraz drugi zbiór też bawełna. Więc no. No i dobra, tak to sobie leci, nie? Powolutku sobie tutaj leci. I zaraz go na drugie pole i tyle, nie? I po robocie.
A te trzy belki to ja sobie muszę zaraz przenieść. O, ale tu był dół jakiś dziwny. Nie wiem, co tam się stało, ale... są trzy belki, więc... Zaraz może sobie tkaniny bawełna włącz. Co brakujące materiału? Nie ma żadnych brakujących materiałów, co ty gadasz za głupot. Ciekawe, czy się zmieści między tymi drzewkami. O, tak kurde na styk, nie? No i dobra. Może się nie zabija, ale cały odcinek będzie tutaj jeździł już. Od tej najdalszej belki wezmę. No więc 30 ton bawełny już jest, nie? Więc jest dobrze. Zawsze trochę tych tkanin będzie więcej zrobiłem. Ja nie pamiętam, jak oni tu mają ustawione, czy też... A, to ty... A, bo to wytworzone produkty, dobra. Na dystrybucję jest. I tak ma być. Tego tu kolegę trzeba włączyć. Bo się zablokował. Tak sobie myślałem, że pewnie to drzewo się zablokuje. Ale nie miałem 100% pewności. Dobra, wiecie co zrobię? Zrobię tak. Tu puszczę pracownika. Tylko zwykłego, nie tego inteligentnego. Niech on tu mi zbiera. A ja sobie ogarnę teraz pociąg w tym momencie. Za 3 km. O, to trochę będziesz jechał. Dobra, to jest tak. Bo trochę tego jest, nie? Do sprzedaży. 42 jęczmienia. Owsa, przepraszam, i 80 pszenicy, więc. A promo. Właśnie, promocji nie pokazywałem. A promocje wyglądają tak. Fajnie ten gun wygląda ładnie. No, ale no nie potrzebuję, no bo są dużo większy mieszalnik. Więc tak to wygląda. Pociąg przyjedzie za 2,27 km. Więc gdzieś poza mapą przykup jest. 2,6. Ciekawe, pewnie od tej strony będzie cofał. Chyba, że tu będzie całą mapę jechał, ale no nie wierzę, że on będzie całą mapę. A tu jest! Okej, okay, a ty czemu się wyłączyłeś, kolego? Co ci w duszy nie zagrało, że się wyłączyłeś? Dobra, tutaj kurs play sobie zbiera. Ładnie, wszystko. Zobaczcie, też jest dla owiec wrzucone bardzo dużo. Tu jest żarcia i tu jest pełno żarcia stoi, więc owce nie zdechną. Tu jeszcze stoi cały stół. Znaczy, no już nie cały, ale... Ale stoi tego żarcia dalej, stoi. Tam wełny. Trzeba będzie przepchać. Bo ja nie wiem, czy ja będę to odbierał teraz. Tą wełnę, czy nie. Po odcinku. Więc na razie ją tylko przepcham. W razie czego, jakby się nie udało. Co ty tu za kółka baranie kręcisz? No i dobra, daj mi tę belkę, to zaraz odwalniacę przy okazji. Od razu ją zaniosę do tego i będzie spokój. No i dobra, i niech się przerabia. A ja idę sobie na pociąg. Oczywiście jest środa, 12:33. Aż mam odcinek na poniedziałek nagrany, więc jest zarąbiście, to mi się podoba.
Może być i pszenica na pierwszy wagon, obojętnie. Kolejny zakręt i kolejny zablokowany. No ja teraz niestety nie sprawdzę tego. Tak. Kolejny zakręt i kolejny raz się zablokował. A już się odblokował chyba. Pszenica. I owsa 42 tony. To skąd ten owiec? Z jakiegoś pola to było, ale nie wiem jakiego. Z jakiegoś pola musiał być ten owiec. To jest dzisiaj. A nie, to była pszenica. A nie wiem. Nie wiem skąd ten owiec, naprawdę. Z jakiegoś pola. A tu z tego był. Z 45. Dobra, ten tam zbiera tą bawełnę jakoś, więc 60 FPS-ków, no dobra, 54. Ciekawe, czy uda mi się w 200 godzin zamknąć tą serię. Bo jest godzin dokładnie 190, no to może być ciężko. Może lekko ponad... Pewnie będzie lekko ponad ten. Ponad 200 godzin, no ale... Ale to nic. $200 000 zarobiłem, tak jak mówiłem. A, bo to szklarnia, dlatego się zablokował. No tak to pewnie by przejechał. Na pewno by przejechał, gdyby te szklarnie to nie było. No ale dobra, na tamtym rogu już powinien przejechać. O, 10 000 za szwórkę. Aż bym chętnie... Przyjmij kontrakt. A ja mam pług swój tutaj przecież. Bo ja sobie dwójkę na live ostatnio ogarnąłem. Ja tu ogarniałem live'a, a tutaj na tym polu kończyłem. A Bronek do mnie wbił. I napisał pozdrawiam. Dobra, samemu kursleja to będzie trochę szybciej. Przynajmniej będzie dokładniej to zrobione. Musi być dokładnie do końca zrobione, bo to jest moje pole. Będzie moje pole w sumie. A to przy okazji 10 000 na tym zarobię, to... To tam wyta. Tutaj ten mod jest wypieprzony, nie? A nie, tu nie ma tego modu. Znaczy jest ten mod, dobra. Dobra, ten sobie tu zbiera tą bawełnę, tu mu zostały dwa przejazdy. Tamten kombajn ma mało bawełny. Ma tylko jedną belę. Kurde, nie ma co robić. O, czekaj. O, patrz, słoneczek jeszcze jest niezwieziony. To trzeba go zabić od razu. Nawet nie wiedziałem, że to jest słoneczek jak to przyczep jeszcze. Ale zabiorę go od razu na ten. I będę chyba powoli kończył odcinek, no bo co? 25 minuta jest, nie? No to taki 27 minut z bawełny wystarczy, no. I tak dzisiaj już nic tutaj nie nagram w tej serii. No bo nie ma kiedy. Bo muszę siedzieć teraz za 2 godziny albo 3. Teraz te 2 albo 3 godziny bym musiał siedzieć, zanim będzie kolejny odcinek na wiosnę. A na wiosnę pewnie wapnowanie sobie ogarnę jakieś. Na wiosnę jakieś wapnowanie. W sumie mogę tu przez pole przerypać. Ale teraz już dupa. Na wiosnę pewnie wapnowanie, bo tutaj jest dość duże tego wapnowania. 1, 2, 3. Za 4 pola by się znalazły, nie? Ze 4 pola by się znalazły, żeby wapno puścić. Więc no zobaczymy co z tego wyjdzie. Pewno wapno i może tą gnojowicę wreszcie bym z tych krów wywiózł.
Też będzie kawa cię nie głębił, tutaj gnojnica porozlewał. Lepiej po bawełnie, nie? Nie wiem, zobaczę, no. Pomyślę. No ale 200 tysięcy zarobiłem, to się cieszy. Z tego najbardziej. Krata jest zasypana. A tak to przyczepy raczej puste są, bo wsypywałem, a zapomniałem o tym New Hollandzie. Teraz tak sobie klikłem New Holland, jak biegłem z przyczepami. Znaczy ja widziałem ten ciągnik, że tam stoi, ale ja myślę, że on tak sobie tylko stoi. No i teraz misiu kolorowy jest fajnie tutaj. Sobie olej przestawiłem. Ale dobra, tyle się jakoś wysypie. Tyle dam radę się wysypać, nie? Gdzie ta paleta wyfrunęła? Dobra, tak sobie myślę, że chyba będę kończył powoli. 27 minuta. A ja nie mam zbytnio co robić. Ten tam robi ostatni przejazd, więc ja nie mam co robić. Chyba będę kończył i może Lengrada sobie będę ogarnął. Tak, tu są przyczepy puste wszystkie, więc... O! Tutaj jeszcze muszę ten TMR wciągnąć. To jest jeszcze robota na ogarnianiu tutaj. Przyczepę z autoloadem znaleźć, żeby wełnę przetransportować. No i tą bawełnę też pozbierać kiedyś. Jest tu roboty, jest. Ten tam już ma 20%, więc to jest dobry wynik. Ten tam zaraz skończy, jak mam już 20%. No to nie wypisze, że 20 minut będzie orał, ale... No, pomocnik H zakończył, czyli ten na piątce skończył. Teraz już nie może być zablokowany, no. Co mnie tu w konia robisz? O, może jeszcze krowy na tym odcinku nakarmię. Tutaj stoi autoload, widzę. To sobie muszę odpalić ciężarówkę, żebym widział, ile faktycznie tego TMR-u jest, bo tutaj było 87 ton chyba usypane. No bo potrzebowałem przyczepę na październik. To dość szybko wciąga, więc... Więc okej. Okay. 4 miliony TMR, no to na moje to wystarczy do końca serii już. Takie jest moje zdanie, że to już powinno wystarczyć. Nie? A jak nie, to przecież mam jeszcze milion składników w tym, nie? Więc tam będą się kiszonki grubo dokupić wtedy. Dorobić albo... Albo ogarnąć sobie trawę w kostki i ją owinąć. Też by nie było to głupie. Bo jednak kupywać, a mam tak wielką łąkę, to trochę głupota, nie? Siedemdziesiąt ton już jest wciągnięte, więc i tak to szybko idzie.
Mi się zdaje, że tu było 87 ton, albo 93, coś takiego. Ale 87, coś. Nie, już jest 87, dobra. Nie, bo tam około 40% szczepy było, więc. No, 93 tony były, tak jak mówiłem. No i dobra, trzeba to wsypać im, bo to prawie całe im wejdzie. No i 30% kontraktu. Więc luźna guma. Nie ma lipy, wiem, że źle podjechałem. Teraz złapię dopiero. No i dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. Zaraz Wam powiem, czy całe wciągnęło, czy nie. Jak widzicie, 24 tony zostały. Wyciągnęły i 70 ton wciągnęli. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć i pa pa.